No dzień dobry wszystkim pomyślności w nowym roku. Ja też trzeba się mocno mobilizować, rok wyborczy, więc formę trzeba robić prosto z rowerku. No ale słuchajcie, no kolejne, drugi dzień nowego roku 2023, a tu mamy kolejny cud pisowski. Ceny na Orlenie, szanowni państwo, ceny paliwa nie wzrosły, mimo że VAT się zmienił, bo ponoć była tak zwana tarcza antyinflacyjna i VAT na paliwo był 8%, a teraz jest 23%, ale co? Ceny nie drgnęły, czyli co? Mamy oczywiście dziękować PiS-owi, Obajtkowi, że tak wspaniale nas dba. Po prostu dymają nas, za przeproszeniem, bo Orlen w zeszłym roku w wyniku gigantycznych marsz, wiecie jaki zysk wyciągnął netto? 30 miliardów złotych. 30 miliardów złotych wyciągnął z naszych kieszeni podczas tankowania. No więc teraz mogą robić pewnego rodzaju gesty. Po prostu zmniejszyli troszeczkę marżę. A przypominam, bo będziecie słyszeć Putin, inflacja, wojna i to wszystko przez to tak ceny paliwa wzrosły. Nie, szanowni państwo, bo przed wybuchem wojny w lutym zeszłego roku cena baryłka była niższa niż w tej chwili. A ropa na stacjach benzynowych i paliwo było znacznie tańsze. Więc co? Po prostu Orlen skorzystał, skasował gigantyczne siano, 30 miliardów netto zysku, a teraz Polacy mają dziękować, że mimo wzrostu VAT-u ceny nie wzrosły. No niestety, tak to jest. Obajtek i cała pisowska oligarchia po prostu skasuje gigantyczne miliony premii za to, że nas Polaków każdego dnia robią w trąbę na stacjach benzynowych. I taki to rok 2023 się zaczyna, a w telewizji pisowskiej pewnie usłyszymy, jak to genialny Orlen z Obajtkiem na czele dba o kieszenie Polaków. Dość tej ściemy. Mam nadzieję, że na koniec tego roku będziemy żyli trochę w innej rzeczywistości. Pozdrawiam, dużo energii w tym nowym roku. Zdrówka dla wszystkich.